Co widzi myśliwy? O krucji! Sezon na króliki! Już widzę uszytego królika, ale dorodny! Co widzi Bugs? Okazja do bum bum! Cześć! Witam was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale. Sezon na mocki codzienne trwa u mnie prawie od 2 miesięcy, natomiast sezon na króliki rozpoczyna się dopiero dziś. Jak wiecie, ja sobie tu z Unity mocuję tak, by całą serię, by każda figurka dostała swój mocek, no i dzisiaj przyszła kolej na Bugsa. Oczywiście będę starał się nie ograniczać tylko do jednego mocka dla jednej postaci, ale zobaczymy też na ile czas i inne serie pozwolą. Wszak, prawda, mamy jeszcze pewno innych rzeczy, innych mocków. No i tu mamy też kilka innych nawiązań, o czym może, moi drodzy, po kolei. Jest to chyba najbardziej z klasycznych Looney Tunesowych scen, jaka dotychczas była w moich mockach. No chyba bardziej Looney Tunesowa, tak jak było w bajkach, był pierwszy mocek, ten z kojotem i z strusiem pędzi wiatrem, gdzie on go na tym wielkim magnesie ścigał. Zapraszam was teraz do narożnika, do nadrobienia, jeżeli jeszcze tego nie widzieliście. No i tu mamy kolejną klasykę, czyli wielką tabliczkę Rabbit Sezon. Coś, co zazwyczaj jednak Daffy gdzieś tutaj wtykał i jakby miało to spowodować, że wiecie, będzie polowanie na tego Bugsa. Mamy i myśliwego, no cóż, ponieważ innego nie mamy, nad czym ostatnio ubolewałem w top 7 postaci, których mi brakło w tej serii, no to mamy, moi drodzy, z jakiegoś randoma, plus mamy Bugsa, który klasycznie go dynamitem pragnie załatwić. Ale może przejdźmy w ogóle do origin story tej opowieści. Trochę tak, jak już widzieliście w intro, tutaj mamy tabliczkę Rabbit Sezon i wystają nam uszy królika spod tutaj, prawda, jakieś kępy, spod jakiejś grudki uszy królika. Otóż nie, moi drodzy, otóż są to nożyczki. Są to nożyczki po prostu, które Bugs w sprytny sposób tutaj zamieścił. Takich pułapek przecież tam było pełno w tym kanonie zostawianych i wiecie, jednak tutaj pod odpowiednim kątem, gdy spojrzymy, to te nożyczki faktycznie mogą mocno przypominać uszy królika, prawda? Sami przyznacie, że tak. No i nasz tutaj biedny łowca, nomen omen, może on wam kogoś przypominać, tak? Zastanówcie się teraz chwilę, ale ja już wam podpowiem. Tak jest, to jest gość z najnowszego numeru LEGO City. Zresztą ten numer poniekąd pojawił się wczoraj w mocku, w Szczebmechu, ale tam pojawił się policjant, jednakże stwierdziłem, że no szkoda pominąć tego też typa, który jakże jest fajny, no i jednocześnie wytłumaczyć jego origin story, co się stało, że on w takim stanie wylądował na noszach zagipsowany. No to już wiecie, stał się dynamit Bugsa. Bam! Rozwiązana sytuacja. No i on dostrzegł oczywiście te uszy, powoli gdzieś tutaj zmierza, by go upolować, prawda? Widać ewidentnie tutaj, czekajcie, ja może jeszcze Bugsa usunę, żeby to było widać ewidentnie. Ewidentnie widać, tutaj mamy króliczą norę wykopaną, ziemi wokół rozkopane. No to myśliwi mówi, dodał 1 do 2, no kurczę, mamy królika, jest rabbit sezon, królik z tyłu uszy, widzę, no to idę typa zastrzelić, prawda, upolować sobie na obiad. Oj, i to pierwsza nauczka dla wszystkich, co jedzą mięso, by być może wege. Może to was troszkę przekona, bo dynamit nie życzy wam spotkania z nim. Tutaj jest więc taki studzik, by on sobie na nim stanął i w momencie, kiedy on wychyla nam się za tej kępy, z króliczej nory wyłania nam się dynamit. Klasyka więc dla Looney Tunesowych scen, tak jak mówiłem. Ale wspomniałem też o króliczej norze, ponieważ oczywiście ona również istnieje. Jest to nora, w której Bugs całkiem dobrze się tu usadowił. Jak widzicie, jest ona wykopana w ziemi, no bo takie są królicze nory. Jak widzimy, troszkę on tutaj się już rozstawił. Mamy też kilka easter eggów. Właściwie to jeden mocny easter egg, a mianowicie jest z nim tutaj ta mapa. Ponieważ co na niej mamy? Proszę, co na niej mamy? Wszak tutaj jest jakaś mapa, a na niej jakiś El Diablo, tak? Jakiś diabeł narysowany. Czy to jest mapa do diabła tasmańskiego? Nomen omen, nawiązanie do mojego innego mocka? Zapewne tak. A że legenda mówi o diable tasmańskim, to wiecie, miejscowa ludność rysuje diabła w tenże sposób. Także tak to wygląda. Niemniej Bugs już ma mapę, także może już mu się krzywda z rąk czy innych kończyn tamtego stwora nie stanie. Mam tutaj telewizor. Oczywistym jest, że to jest też telewizor, który był znowu w poniedziałkowym mocku. Ale wiecie, to jest jakby jedyny telewizor, który mam, więc ja go sobie tak przełączam. No ciut ryzykowne jest go dawanie na tutaj tym klocuszku, bo no on może uszkodzić naklejkę. Zaryzykowałem, ale chyba więcej już tego w przyszłości robić nie będę. Po prostu ciężko
ciężko byłoby, żeby on mi się jednak tutaj w tym klocku mieścił jakoś inaczej i musiałem tutaj troszkę zaryzykować. Jest też radyjko, widzimy marchewkę, no i jakąś skrzynkę z narzędziami, która również się tu znajduje, pewnie której używa właśnie do robienia chociażby takich konstruktów jak ten patyczek z dynamitem. Jeżeli chodzi o budowę tego miejsca, na pewno jestem zadowolony z tego efektu, który osiągłem tu, czyli tutaj mamy ten podwójny serek złączony z tym klockiem i bardzo ładnie mi się tutaj to złączyło. Tutaj też faktycznie musiałem brać pod uwagę, no, że Bugs przez te swoje ogromne uszy właściwie tworzy półtorej minifigurki, a nawet prawie dwie minifigurki, no bo ten łeb też jest trochę wyższy, przez co ta jama musiała być trochę większa niż faktycznie zwykło, wiecie, jakbym budował na zwykłej minifigurki, to prawie dwa razy większa. Ale to jest fajne, co mi się podoba, to, że tutaj tak naprawdę widzimy to wyjście, albo bardziej od góry widać, że możemy tam zajrzeć przez tą króliczą norę. No to jest efekt, który naprawdę w jakiś sposób mi się również podoba. Taka trochę podwójność tego konstruktu, czyli góra oraz dół, chociaż oczywiście do jakiegoś hidden side'u i upside down'u bardzo daleko, no ale podoba mi się też ten efekt podzielenia mocka w taki oto sposób. Poza tym nora jest wykopana i teraz trochę żałuję, że mam to niebieskie tło, bo prześwituje mi za i widać takie brzydkie szczeliny, chociaż nie powinno być, no bo tam wszystko było w miarę szczelnie zrobione. Także taka klasyczna królicza nora, jeżeli miałbym wam to obrócić, żebyście mieli pełny obraz, no to wiecie, z pozostałych stron to już takiego pozytywnego efektu nie zrobi. Tutaj wiecie, to miało być tylko zabudowa z tyłu, to ma robić efekt od przodu i jednocześnie być bawialne od przodu. Także tutaj z tyłu nie szukajcie tego efektu wow, bo go tam po prostu nie ma. No i stoi ten nasz Bugs. Tutaj ma on, to się zdecydowanie łatwiej też w ogóle wkłada tutaj od góry. Ma on ten dynamit, który oczywiście w kluczowym momencie jest wyjmowany do góry i w kluczowym momencie wybucha. Ten nieszczęśliwiec oczywiście niczego się nie spodziewa, wszak dynamit no właściwie tak z boku trochę za nim wyskakuje, a moment kiedy się kapnął, to są zwykłe nożyczki, mówi królicza noga, to są zwykłe nożyczki, a nie królik, no to jest już trochę za późno, bo ten dynamit robi bum bum, a późniejszy scenariusz to już doskonale znacie. Także moi drodzy, kolejny z mocków Unitunes, a propos niebieskiego tła, ono w ogóle wczoraj weszło po to, że ten szczebmek był, wiecie, biały na białym tle byłby źle widoczny. Cały czas mam białe tło za tym, ale podobało wam się niebieskie tło, więc czekam teraz w komentarzach, napiszcie mi, czy podoba wam się dalej to niebieskie tło, bo dlaczego miałbym go nie zostawiać, skoro publiczności się podoba. Szczerze powiem, mi też się podoba, no bo niebieskie jest moim ulubionym kolorem, więc dlaczego by miał mi się nie podobać, więc kto wie, może zostawimy, a może urozmaicimy i faktycznie wprowadzimy więcej teł, kto wie. Ciekawostka jest taka, to w ogóle wiecie, że to jest tło, które robiło za niebo w chlebo, no nie kojarzycie chlebo, to narożnik was po raz kolejny zaprasza, a bo już nawet nie narożnik, tylko tu, zostawcie subskrypcję, bądźcie ze mną w kolejnych mockach i bawmy się dobrze na tym kanale, czy na innych też zresztą, na które was zapraszam. Dzięki, że byliście dzisiaj, bye!